Servus muzykanci. Dzisiaj kolejna lekcja z cyklu Tego nie pokaże ci żaden nauczyciel, ponieważ dzisiaj mam wyznaczone 15 minut nauki gry i sobie wyznaczyłem do nauki, do ćwiczenia trzech taktów z piosenki Pod dachem Paryża. I właśnie zauważyłem, że fajnie mi to nie wychodzi i myślę sobie, że podzielę się właśnie z tobą, że jak ktoś się uczy, to po prostu mu nie wychodzi, a nie, że po prostu jak ja się już nauczę tego grać i za miesiąc dodam, jak ja pięknie, jak mi palce tutaj szybko chodzą. Także chodzi o moment taki, bo można zagrać właśnie Pod dachami Paryża. Ale o co chodzi? I w prostej wersji jest... No i tu wiadomo, że za pierwszym razem można zagrać tak normalnie, ale za którymś razem można zagrać jedną triolkę. Później można dodać więcej triolek. Ale można też zagrać, za którym tym razem już obrotem, taką triolkę. No i tego właśnie ćwiczę, bo nie umiem, jak widać. Bo wybrałem sobie tonację g-moll i są tam dwa bemole w tej tonacji. No bo inna się sprawa ma, jest dużo, dużo łatwiej zagrać tą triolkę, jeżeli gramy w a-moll. Tutaj mam nuty akurat z a-mollu. Ok, ale my ćwiczymy właśnie z g-mollu. Z g-mollu mam tutaj nutę. I po prostu trzeba wyćwiczyć. I jak ja to ćwiczę? Po prostu tak. Bo można to zagrać oczywiście nie. Tak to jest prosto, bo się zaczyna, jest tylko jeden bemol. Ja na platformie na jedna z lekcja szkoleniowa jest bardzo ładnie wyjaśnione, jak tą triolkę zagrać, jak te triolki zagrać, ale można właśnie pojechać aż stąd. Ale nie mówię, żeby od razu, jak ćwiczysz ten utwór od podstaw, to pomij sobie te triolki, w ogóle zagraj czysto, czyli... Można też ładnie prosto zagrać. No, a tak ćwiczymy sobie triolki. Trzeba wyćwiczyć jedną rękę. Czyli... Pierwszą sobie wyląduję. Zaczyna się od takiego wolnego. A później tak jak jest za molo, na przykład już później jak się zagra, czyli... To jest dużo prościej. A molu jest duża większość piosenek, utworów napisana niż w g-molu, także warto ćwiczyć też te tonacje, których się nie zna, także ćwiczymy. Trzeba pamiętać o tych dwóch bemolach. To jest dość szybka sekwencja, to triolka jest bardzo szybka i po prostu... Trzeba na czarny skoczyć. No i oczywiście jeszcze palec umiejętnie przełożę, żeby ta triolka wyszła. Później można sobie włączyć, zaprosić perkusistę. Jakie to jest tempo? Nie napisałem, jakie tempo. Mm-mm.
No i... Za szybko dla mnie. I na przykład, tak ćwiczysz i zamiast ci lepiej wychodzić, to ci szlag jasny trafia, bo coraz ci gorzej wychodzi. Także można sobie albo zrobić wtedy przerwę od akordeonu, albo sobie zagrać coś innego. Ćwiczy się tak długo, aż zacznie się mylić. Tak, dokładnie. Nie jak zacznie wychodzić, tylko jak zacznie się mylić. Na razie mi wychodzi. Można przyspieszyć tempo. Dobra, jak w miarę się nie myli, można teraz dołączać lewą rękę i wtedy na pewno się będzie mylić. Tak jak mówiłem, jak się uczy, nie można połączyć rąk na akordeon. Trzeba nauczyć się grać lewą, prawą ręką dobrze. Trzeba się nauczyć grać lewą ręką dobrze, a połączenie to jest trzeci raz ta sama nauka, znaczy trzeci raz inna nauka, jakbyś od początku nowego utworu uczył. Thank you.
A co jest najciekawsze, ja to potrafię zagrać w prostszej wersji. Tylko jeden tak dołożyłem triolki i już mnie wychodzi. Tak, potrafię, ale już dokładając jeszcze jedną triolkę szybciej, o tak. Także ja się uczę tej jeszcze trudniejszej wersji dla mnie. Z GMO. Thank you.